Drodzy uczniowie, rodzice i nauczyciele, ostatni dzień roku szkolnego zawsze wyzwalał w nas pozytywne uczucia. Ogarniała nas radość, że już za chwilę rozpoczyna się wspaniały czas wakacji, gdy myślami większość z was była daleko poza murami szkoły. Dzisiejszy dzień zakończenia roku szkolnego jest jednak inny, bo nie ma spotkania społeczności szkolnej w sali gimnastycznej, ostatniego spotkania z wychowawcą, podziękowań i pożegnań. Niestety sytuacja epidemii i kwarantanna społeczna spowodowały, że żegnamy się dzisiaj w bardzo nietypowy dla naszych szkół sposób, za pośrednictwem łączy internetowych. Mamy to szczęście, że szkoły w naszej gminie dzięki realizowanym projektom z udziałem środków Unii Europejskiej i w ostatnim czasie przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz środków własnych budżetu gminy są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt komputerowy i środki komunikacji. Wszyscy uczyliśmy się czegoś nowego samodzielnie i od siebie nawzajem, stając w obliczu różnych problemów i jednocześnie odnosząc wcale niemało sukcesów. Cieszę się, że wszyscy w dobrej kondycji dobrnęliście do tego momentu. Drodzy uczniowie, młodzi przyjaciele, gratuluję wyników w nauce, zwycięstw w wielu konkursach, a szczególnie w zawodach sportowych, licznych występów wokalnych, sukcesów plastycznych, angażowania się w pracę na rzecz szkoły i innych instytucji. Dziś za tę waszą aktywność serdecznie dziękuję, a za indywidualne sukcesy gratuluję. To wy pasjami, zainteresowaniami i aktywnością wzbogacaliście szkolną codzienność, rozsławialiście szkołę i ziemię międzyrzecką. Wierzę, że po wakacjach spotkamy się na naszej gali mistrzów, gdzie osobiście będę mógł wam pogratulować wspaniałych sukcesów. Chociaż wielu tęskni za szkołą, to jednak jestem przekonana, że już w tej chwili wasze głowy są pełne pomysłów, jak spędzicie ten wyjątkowy czas wakacji. Czekają na was piękne miejsca i wspaniałe przygody, rodzina i przyjaciele. W wyobraźni widzę błysk w oczach nauczycieli i rodziców, którzy marzą o przestawieniu zegara na tryb wakacyjny. Udane i szczęśliwe wakacje to wakacje bezpieczne, zwłaszcza w czasie pandemii. Dlatego bądźcie przezorni i rozsądni. Zachowajcie ostrożność nad wodą oraz w miejscach natężonego ruchu. Wróćcie z wakacji zdrowi i szczęśliwi. Dziękuję wychowawcom i wszystkim nauczycielom, którzy zwłaszcza w trudnym czasie społecznej kwarantanny starali się systematycznie realizować swoje zadania. Dziękuję dyrektorom, którzy w tym czasie stanęli jak zwykle na wysokości zadania i wzorowo organizowali pracę szkół i przedszkola. Dziękuję pracownikom administracji i obsługi szkoły za pracę na rzecz stworzenia dobrych i bezpiecznych warunków pobytu dzieci i uczniów w naszych placówkach. Chociaż państwa praca jest może mniej zauważalna dla dzieci i rodziców, ale jakże ważna do realizacji zadań szkoły. Słowa szczerych podziękowań kieruję do rodziców, którzy współpracowali bardzo dobrze ze swoją szkołą, wspierali nasze działania, angażowali się w życie lokalnej społeczności, aktywnie działali w trójkach klasowych oraz prezydium Rady Rodziców. Jeszcze raz życzymy wam bezpiecznych i udanych wakacji, dzięki którym z radością wrócicie we wrześniu do przedszkola i szkół.